Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku kursu CI/CD. Zanim przejdziemy do części praktycznej, to zbuduję Twoją wiedzę teoretyczną. Użyłem skrótu CI/CD. Teraz jestem Ci winien wyjaśnienia, czym te skróty są. Pierwszy z nich odnosi się do Continuous Integration. Żeby dobrze Ci przedstawić, czym jest Continuous Integration, posłużę się przykładem. Załóżmy, że mamy firmę programistyczną, a w niej dewelopera. Deweloper tworzy swoją aplikację wraz z innymi teammate'ami. Oczywiście w informatyce utarło się powiedzenie u mnie działa. Ów deweloper stworzył świetną aplikację, którą następnie wrzucił do repozytorium kodu. U niego wszystko działa, natomiast kiedy inni programiści ściągają jego wersję oprogramowania, okazuje się, że ona nie działa prawidłowo. Cóż, najlepszym zaradzeniem na takiego typu problemów jest Continuous Integration. Continuous Integration pobiera nową wersję oprogramowania od dewelopera, a następnie buduje ją, buduje i wykonuje testy. Najlepiej w izolowanym środowisku, tak aby upewnić się, czy owa aplikacja rzeczywiście działa prawidłowo. Wygląda to w ten sposób, że deweloper przed wrzuceniem kodu na gałąź, na przykład master, wrzuca ją na developa. Następnie Continuous Integration pobiera kod z gałęzi develop, a następnie wykonuje na niej testy budowania. Jeżeli budowanie i testy powiodą się, wówczas kod trafia na inną gałąź, na przykład na master. Jeżeli kod się nie wykona prawidłowo, wówczas deweloper dostaje powiadomienie, że coś poszło nie tak, że aplikacja nie działa prawidłowo. I tym razem już nie ma tłumaczeń, że u mnie działa, ponieważ kod, który został wrzucony do repozytorium, został zweryfikowany przez niezależnego sędziego, jakim jest Continuous Integration. Wcześniej, kiedy nie było takiego typu rozwiązań, deweloperzy pobierali wadliwą wersję, wówczas zastanawiano się, co jest nie tak. Dochodziło do różnych spięć, do różnych niepotrzebnych zatargów, zastanawiając się, kto popełnił błąd. Teraz Continuous Integration jest świetnym narzędziem, które pozwala to zweryfikować i zmniejsza ryzyko błędu, że w repozytorium znajdzie się niewłaściwa czy też niepoprawna wersja oprogramowania. Kolejnym pojęciem jest Continuous Delivery oraz Continuous Deployment. Oba pojęcia mają skrót CD. Zaczynają się na te same litery. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? W Continuous Delivery bierze udział również człowiek. System Continuous Delivery pobiera najnowszą wersję przetestowaną przez Continuous Integration i na jej podstawie dokonuje przygotowania paczki, która będzie wrzucona na serwer. Jednak nie dokonuje on automatycznego wrzucenia aplikacji na serwer. Continuous Delivery czeka, aż jakiś krok zostanie podjęty przez administratora czy też DevOpsa. Nie wrzuca tej wersji aplikacji w sposób automatyczny. W przeciwieństwie do Continuous Deployment, gdzie Continuous Deployment automatycznie pobiera wersję od Continuous Integration, a następnie wrzuca ją od razu na serwer. Czyli tutaj nie bierze udziału żaden człowiek. Wszystko jest zautomatyzowane i dzieje się samo. Tutaj też mogę wprowadzić nowe pojęcie, jakim jest system jednorodny i system niejednorodny. System niejednorodny to taki, w którym bierze udział człowiek. Przykładem takiego systemu jest oprogramowanie znajdujące się na myśliwcach. Kiedy myśliwiec namierzy wrogi cel, to czeka na decyzję pilota, aż ten dokona strzału. System tylko i wyłącznie namierza wrogi cel, ale nie podejmuje decyzji za pilota, aby zniszczyć wrogi cel. Tutaj jest właśnie przykład systemu niejednorodnego, gdzie współpracuje system i współpracuje człowiek. Przykładem systemu jednorodnego jest taki system, który wykonuje wszystko w sposób automatyczny. Weźmy pod uwagę sklep internetowy. Dokonujesz zakupu w sklepie internetowym, dokonujesz płatności, na przykład przy użyciu blika, wystawiasz fakturę, bierzesz, pobierasz ją i automatycznie dostaniesz po dokonanej zapłacie najnowszą wersję e-booka na swojego maila.
Tutaj nie bierze udziału żaden człowiek, wszystko dzieje się automatycznie. I te dwie definicje idealnie wpisują się właśnie w Continuous Delivery oraz Continuous Deployment, gdzie przykład Continuous Delivery jest przykładem aplikacji niejednorodnej, natomiast Continuous Deployment jest przykładem systemu właśnie jednorodnego. Tutaj można się zastanawiać, która wersja jest lepsza, czy Continuous Delivery, czy Continuous Deployment. W pierwszej chwili wydawałoby się, że Continuous Deployment jest lepsze, z tego względu, że tutaj nie bierze udziału żadnego człowieka, mamy wyższy poziom informatyzacji, wyższy poziom automatyzacji, wszystko dzieje się za nas. Jednak takie myślenie nie do końca jest właściwe. Wszystko zależy od organizacji, w której pracujemy oraz do czego naprawdę dążymy, co chcemy osiągnąć. W jednych organizacjach lepiej będzie się sprawdzał system Continuous Delivery, w innych organizacjach Continuous Deployment. To nie jest wcale lepsze korzystanie z Continuous Deployment, ponieważ tutaj mamy wyższy poziom automatyzacji. To wcale nie czyni naszej organizacji lepszą. Jakie korzyści płyną z stosowania systemu CI/CD? Przede wszystkim mamy automatyzację procesów. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze GitHuba, kiedy nie było repozytorium, jeden deweloper zbierał kod na pendrive'ie od pozostałych deweloperów, łączył to w całość, tworzył paczkę wynikową i następnie wdrażał to na serwer. To były stare, smutne czasy, kiedy wszystko trzeba było robić w sposób manualny. Teraz, kiedy mamy Continuous Integration, Continuous Delivery albo Continuous Deployment, jesteśmy w stanie zaoszczędzić wiele godzin pracy dewelopera. Z punktu widzenia organizacji stajemy się bardziej konkurencyjni na tle innych firm. Z tego względu, że nasi deweloperzy nie zajmują się teraz merge'ami, nie zajmują się tworzeniem aplikacji, testowaniem, uruchamianiem, to wszystko dzieje się w sposób automatyczny. Wiele roboczo godzin naszych programistów mamy zaoszczędzone, ponieważ to wszystko wykonuje za nas Continuous Integration i Continuous Deployment, czy też Delivery. Dużą korzyścią płynącą z tego, że korzystamy z Continuous Integration oraz Continuous Delivery, jest właśnie to, że konfigurujemy system tylko i wyłącznie raz. Na początku ustalamy, co nasz system ma robić, jakie ma wykonywać buildy, z jakiego branch'a, na który ma dokonać przesłania kodu, jaką ma wygenerować konkretnie aplikację, która zostanie wdrożona. To wszystko konfigurujemy tylko raz. Raz skonfigurowany dobrze system może działać bardzo długo. Oczywiście poprawki się wdrażają, ponieważ organizacje się rozwijają, to też musi być administrator DevOps, który będzie nad tym czuwał, ale główną pracę wykonuje się tylko i wyłącznie raz, a następnie realizuje się tylko poprawki. Wiadomo, jak Ci pokażę w trakcie tego kursu, na początku wydaje się konfiguracja dosyć trudna, problematyczna, generująca dużo problemów. Jednak korzyści, jakie płyną z tego korzystania z tych systemów długofalowo, są naprawdę nieocenione. Coś wspaniałego. Gdzie pracuje człowiek, tam jest duże ryzyko błędu. Jednak wybierając systemy CI/CD, jesteśmy zwolnieni z dużej części obowiązków i nie tylko. Jesteśmy też zwolnieni z dużej części błędów, jakie możemy w trakcie deploymentu popełnić. Całość jest bardzo skuteczna, gdy dążymy do łatwego wydawania naszej aplikacji. Zarówno w Continuous Delivery, Continuous Deployment możemy ustawić godzinę, w jakich nasza aplikacja będzie wydawana. Na przykład w Continuous Deployment możemy ustawić, że nasza aplikacja będzie wydawana raz w tygodniu o stałej godzinie. Przykładowo, jeżeli mamy jakiś serwis, który głównie użytkownicy korzystają z niego w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, to deploy możemy ustawić na godzinę przykładowo drugą w nocy, kiedy użytkowników nie będzie za wielu. Niesie to ze sobą duże korzyści, ponieważ nie przerywamy działania aplikacji wtedy, kiedy jest obłożenie największe, tudzież jesteśmy w stanie zaoszczędzić wiele pieniędzy dla naszej firmy, ponieważ nie przerywamy dostarczania oprogramowania dla naszego klienta. Tutaj jest przewaga właśnie Continuous Deployment, że możemy o godzinie danej nocnej włączyć wdrożenie w najnowszej aplikacji. Continuous Delivery też wydaje się bardzo ciekawą opcją, ponieważ można zatrzymać proces aplikacji, sprawdzić, czy aplikacja,
która działa w naszym środowisku, zachowuje się poprawnie i dopiero ją wdrożyć na serwer. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć Continuous Delivery oraz Continuous Deployment. I tak wykorzystuje się to bardzo często. Przykładowo stosując Continuous Deployment, w momencie kiedy będziemy uruchamiać naszą aplikację na środowisku testowym, możemy zatworzyć system, który pozwoli z Continuous Integration wdrożyć na aplikację na jakiś serwer pośredni. Zazwyczaj taki serwer nazywa się Stage. Stage jest to wersja oprogramowania, która bardzo jest zbliżona do produkcyjnego. Wówczas nasi testerzy manualni, testerzy automatyczni mogą wejść na naszą aplikację oraz dokonać przetestowania jej. I dopiero kiedy nasza wersja przetestowana jest już bardzo dobrze przetestowana przez nasz zespół testerów, wówczas można skorzystać z Continuous Delivery i taką aplikację zaplanować w czasie, aby wdrożyć ją na serwer produkcyjny. Oczywiście systemy można łączyć i robić z nich naprawdę wiele ciekawych, zbudować z nich bardzo ciekawy system, który odpowiednio będzie wdrażał naszą aplikację, w zależności oczywiście od domeny systemu informatycznego, jaki tworzymy. Teraz tak. Do naszych zmagań praktycznych będziemy potrzebowali kilku elementów. Pierwszym z nich to jest repozytorium dla naszego kodu. Repozytorium, jakie wybrałem dla naszego kodu, jest to GitHub. Dlatego jeśli nie masz konta w GitHubie, zapraszam Cię do założenia w nim konta. Tutaj będziemy umieszczali nasz kod, który następnie będzie konsumowany przez Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. A Continuous Integration oraz Continuous Deployment, jaki wybrałem na potrzeby tych zajęć, to jest Cycle CI. Jest oczywiście dużo producentów takich rozwiązań, jednak ja zdecydowałem się na Cycle CI z tego względu, że nie będziemy musieli stawiać tego środowiska lokalnie. Darmowa wersja Cycle CI pozwala na hostowanie aplikacji w chmurze. W chmurze po stronie providera, czyli działa w modelu to SaaS. Darmowa wersja pozwala na wykonywanie 1000 buildów miesięcznie. Dla potrzeby nauki, na potrzeby nawet małych startupów jest to wystarczająca ilość. Nie będziemy potrzebowali więcej. A największą przewagą, jaką płynie skorzystanie z Cycle CI, jest to, że nie musimy uruchamiać tego lokalnie, wszystko uruchamiamy to zdalnie, bez konieczności posiadania własnych serwerów czy uruchamiania tego na maszynie lokalnej. Tym bardziej, że jeżeli to jest odizolowane na maszynie zdalnej, wówczas możemy tutaj współpracować z większą ilością deweloperów, wszyscy współdzieląc tą samą wersję Cycle CI. Dlatego zapraszam Cię do założenia konta Cycle CI. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy, to jest konto w serwisie Heroku. Heroku pozwala na hostowanie różnego rodzaju aplikacji, czy to w JavaScriptie, w Javie, w Pythonie, w Scali. Jest to hosting dla naszej aplikacji. Również zapraszam Cię do założenia konta w tym serwisie, ponieważ to nam zbuduje odpowiedni flow. W pierwszej kolejności będziemy uruchamiać, wrzucać nasz kod do repozytorium. Następnie Cycle CI będzie dokonywało budowania naszej aplikacji, tudzież od razu wrzucania ją na serwer Heroku. I w takim flow utrzymamy nasz kurs. Korzystamy z trzech serwisów i zapraszam Cię już do pierwszej lekcji praktycznej. Teorii więcej się nie pojawi, także włączaj już kolejną lekcję. Do zobaczenia. Hej!